W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Słowacji, do miejscowości Komarno. Mężczyzna jest piętro wyżej jesteśmy. Tak wygląda Plac Europy w Komarnie. Piękne słoneczko, tu już latarnie włączone. Takie postacie, Maria Teresa. Tu jakiś ładny mural. Jest to graniczne miasto powiatowe, w którym mieszka 34 tysiące mieszkańców, w tym około 64% Węgrów. Znajduje się na południu Słowacji. Położone jest przy ujściu rzeki Wag do Dunaju. Na drugim brzegu Dunaju znajduje się połączone mostem węgierskie miasto Komárom. Historycznie są to dwie części jednego miasta, które istniało do 1920 roku i w latach 1938-1945. Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z epoki brązu. W IV wieku przed naszą erą osiedlili się tu Celtowie, a następnie Rzymianie założyli osadę Brigettio i wybudowali fort obronny Calamantia. Ruiny zachowane są do dzisiaj. Pierwsze przywileje miejskie Komarno otrzymało w roku 1265 od króla Beli IV. W 1745 roku Maria Teresa nadała mu prawa wolnego miasta królewskiego. W 1763 roku miasto zostało zniszczone przez silne trzęsienie ziemi. W 1945 roku silnie zbombardowane, a w roku 1965 poważnie uszkodzone przez powódź. Mimo to Komarno jest miejscowością atrakcyjną turystycznie. W mieście znajduje się zamek przebudowany w XVI wieku na twierdzę. Następnie uzupełniono o nowe fortyfikacje w wieku XVII. Obydwie zbudowane koło siebie fortece zachowały się do dnia dzisiejszego. W mieście znajduje się stocznia rzeczna, kąpielisko termalne, rozwija się przemysł spożywczy. Komarno jest ważnym skupiskiem mniejszości węgierskiej w Słowacji. Taka ciekawostka. W miejscowości urodził się Franciszek Lehár. Co 2 lata, w kwietniu, w mieście jest organizowany międzynarodowy konkurs wokalny imieniem Franciszka Lehára. Oprócz tego corocznie, również w kwietniu, odbywa się przegląd melodii operetkowych pod nazwą Festiwal Lehára. Po okupacji Budy i Ostrzychomia w latach 1541-1543 zamek komarniński stał się głównym punktem obronnym przeciwko najazdom Turków. Twierdza Komarmiańska była największym bastionem fortyfikacyjnym w Europie Środkowej. Powstała w latach 1546-1557 wskutek przebudowy zamku pochodzącego z XIII wieku. Zwiedzając Komarno, koniecznie trzeba zobaczyć pałac Zichiego z końca XVII wieku, który jest jedną z licznych dominant placu generała Klapki.
Pałac został zrekonstruowany w roku 1989, a w jednej jego części umieszczono zbiory Muzeum Naddunajskiego. Miasteczko wyludnione, pusto. Innym godnym uwagi obiektem świeckim na placu generała Klapki jest neorenesansowy ratusz. W dalszym etapie zaczął się rozwijać także przemysł stoczniowy, a wyprodukowane w Komarnie statki były w przeszłości i są obecnie bardzo cenione. W chwili obecnej Stocznia Komarmańska jest największym producentem statków rzeczno-morskich w Europie Środkowej, a port należy do największych na Dunaju. Tam mamy tablicę słowenską, czyli teraz będziemy wchodzili już do Węgrów. Także za tym mostem na Dunaju to już Węgry. O, tak wygląda most. Piękny. Nic nie jedzie, także mogę to sfilmować, ale tam już się pokazuje chyba coś. To muszę zejść. I Dunaj. To przeszliśmy teraz sobie na drugą stronę ulicy i tutaj jakaś barka Bratysławia, SK, Komarno, Komarom, Słowenska Republika. To jesteśmy znowu w Słowacji. Szliśmy w tamtą stronę i pan siedział w kanale i teraz widzimy, czemu on tam siedział, bo on włączył te fontanny kolorowe.
Dziedziniec Europy to nazwa unikalnego zespołu architektonicznego, dzieło architektów komarmiańskich, stowarzyszonych w Atelier Europa. Wzniesione w stylizowanej formie na nowym rynku budowle reprezentują zabytkową architekturę charakterystyczną dla poszczególnych regionów Europy. Historyczne bramy wejściowe, z których każda niesie imię innego węgierskiego władcy, są łącznikiem między historycznym centrum miasta a dziedzińcem Europy. Wieczorny widok z naszego okna. Ryneczek opustoszał. Tam pod parasolami kilka osób siedzi i to wszystko. Cisza, spokój, fajna sprawa. Rano się budzę i widzę taki widok z okna. Piękny. Cisza, spokój, fontanna jeszcze nie włączona, na ryneczku nikogo nie ma. No niesamowite. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.